sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie w nowej serii w Poligonie, a dzisiaj jeżeli Poligon, to sobie podyskutujemy, panowie, a dużo się dzieje, zmiany w kierownictwie Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest z nami Maciek Korowa, jest Maciek Lisowski. Panowie, jak oceniacie te zmiany? Czy jest jakieś wywrócenie całkowicie struktury MON-owskiej, czy może mówimy o jakichś takich planowanych działaniach nowego ministra, przewidywalnych działaniach, o których każdy wiedział, że nastąpią, ministra Kosiniaka-Kamysza? I tu może zacznę od Maćka Lisowskiego. Witam Państwa serdecznie. Powiedziałbym rzecz następującą. Czego się można spodziewać w pierwszych dniach? Przecież to są dni organizacyjne. Ja jeszcze tej rewolucji, jeżeli ktoś się spodziewał, nie widzę, bo nie ma jak. Trzeba było po powołaniu samego ministra powołać wiceministrów. Następnie przegląd tego, co jest, kto jest, i tu jest rozmowa na temat różnych dyrektorów departamentów, tudzież naczelników pewnych i tak dalej, i tak dalej. To trwa. Natomiast na pewno oczekiwali wszyscy, że musi być jakiś akcent jeden, który spowoduje, że wszyscy zrozumieją, że to jest coś innego niż było. No i okazało się, że tym akcentem jest decyzja o zakończeniu prac i rozwiązaniu podkomisji specjalnej do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. No i do dnia dzisiejszego włącznie członkowie tejże mieli się rozliczyć, wydać nieruchomość, którą mieli do swojej dyspozycji, przekazać dokumentację. No i to było to takie, powiedziałbym, mocniejsze uderzenie w tym zakresie i to jeszcze kontrasygnowane przez nowego wiceministra, który najwidoczniej dostał te rzeczy pod swoją opiekę w tych pionach funkcjonalnych, jakie tam są. Więc no oczywiście jest opór materii w postaci Antoniego Macierewicza i dzisiaj nielegalnie zwołanej podkomisji, ale to już zostawiam. Dzisiaj legalnie do 24. Dzisiaj legalnie? No w sumie tak. Do 24 w poniedziałek. No ale panowie, nie sądzicie, że akurat ta podkomisja to jest taki symbol? No wiadomo było, że to dla nowo rządzących to będzie jedna z pierwszych decyzji, którą na pewno podejmą, ale mamy też takie zmiany kadrowe, mówi się, sami o tym gdzieś pisaliście, mówiliście o takich osobach, które de facto kojarzyły się bezpośrednio z poprzednim ministrem i one też dzisiaj zostały odwołane. Macie ilość duża, czy masz na myśli przede wszystkim generała Radomskiego? Mam na myśli generała Radomskiego i tu może Maciek Korowaj. No wiesz, no osobiście pana generała Radomskiego nie znam, ale jeszcze tutaj jakby uzupełnienie tego, co Maciek mówił, bo trzeba też zwrócić uwagę, że tak, rzeczywiście to jest krótko, żeby cokolwiek mówić na poligonie, ale raczej możemy tutaj ciekawie mówić, jakie są rafy albo co czeka nowego ministra. Tutaj możemy coś sobie podyskutować i projektować. Natomiast na przykład mi się to podoba, że to nie jest robione tak naprawdę na hura, czyli generalnie minister wchodzi bardzo powoli w pewne obowiązki i to, co na pewno wie, albo to, co nie że jest złe, albo to, co trzeba zrobić natychmiast. Mówił Maciek tutaj właśnie o tej komisji smoleńskiej, czy tej całej komisji badającej Smoleńsk, czy też jakichś innych rozwiązań kadrowych, to są podejmowane decyzje teraz. Natomiast te decyzje, które są jakieś kluczowe albo przyszłościowe, to na razie jest ta sprawa badana, bo tak naprawdę w ciągu parunastu godzin od objęcia tego stanowiska, bo trzeba w godzinach liczyć pracy tak naprawdę, to jest paręnaście godzin pracy, trudno podjąć jakieś racjonalne decyzje dające pewność, że ta decyzja jest podjęta dobrze, ale też trzeba pamiętać, że w strukturach MON-u są osoby i są oficerowie i pracownicy cywilni, którzy pracują, mają swoje kompetencje i to trzeba po prostu poustawiać. Może to nie jest kwestia jakichś zwolnień, bo też unikam tego, tylko po prostu przeformowania struktur lub przekonfigurowania pewnych zdolności i to musi zabrać czasu trochę, żeby to po prostu zdiagnozować, audytować, bo pamiętajmy, że to ministerstwo, które jest objęte przez nowego ministra, musi realizować politykę tego ministra i ten minister musi sobie do tego odpowiednie zasoby, czy też w ramach ministerstwa, czy też z zewnątrz,
dosztukować, żeby miał po prostu narzędzia realizacji tej polityki. Także tutaj jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Trudno oceniać po tych paru dniach. Jeżeli mam ocenić, to im plus, że nie jest to robione kwestią obcinamy biodro, żeby uratować nogę na przykład na tej zasadzie. No i to jest po prostu moim zdaniem jeden z lepszych takich symptomów objęcia stanowiska przez nowego ministra obrony narodowej. Panowie, ja jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to przeanalizowałem media, te bardziej przychylne nowemu kierownictwu, te związane z poprzednią partią rządzącą. I w tych zmianach zainteresowała mnie jedna postać. Może o niej wiecie, opowiecie naszym widzom. Chodzi o generała Majewskiego, bo ona w mediach związanych z Prawem i Sprawiedliwością wywołała no nieco kontrowersji. Czy możemy się obawiać? No bo jednak jakieś tam zarzuty wobec generała Majewskiego były w poprzednich latach postawione. Jak wy to oceniacie? No właśnie chciałem sięgnąć po nazwisko pana generała Majewskiego, którego po pierwsze te osobiście nie znam i tak musiałem szybko rzucić okiem wstecz. No i rzeczywiście był czas, kiedy dobrej prasy pan generał Majewski nie miał. Tylko że zadajmy sobie pytanie, dlaczego taka osoba się w tym momencie pojawiła? Ponieważ dotychczas osoba pełnomocnika była związana z konkretnym jednym zadaniem zazwyczaj. Pełnomocnik do spraw wprowadzania i prowadzenia projektu offsetowego dla F-16. Pełnomocnik do spraw powoływania nowej dywizji. Konkretne zadanie określone w czasie, przestrzeni i z jakimś tam do tego dopasowanym budżetem. Natomiast tutaj się pojawił jako pełnomocnik do spraw lotnictwa de facto. Człowiek, który jak najbardziej o lotnictwie pojęcie absolutnie ma. Wiele opinii jest takich, że to on jest takim przysłowiowym ojcem całego pokolenia polskich pilotów, tego gdzie, jak, w jaki sposób ich szkolono i jak osiągali swoje szlify oficerskie w tym zakresie, ale od razu jawi się drugie pytanie. To dlaczego tak jest, dlaczego taki pełnomocnik? Czyżby to oznaczało, że nie ufa obecny szef ministerstwa zarówno inspektorowi lotnic sił powietrznych, dowództwu komponentu sił powietrznych, oraz inspektoratowi wsparcia w tym względzie, bo takie rzeczy się w tym momencie pojawiły i to jest próba pewnego antagonizowania. Natomiast wiem na pewno jedno, od strony czysto merytorycznej, czysto wojskowej, gdyby którykolwiek z załogi, minister plus któryś z wiceministrów idą na rozmowę z lotnikami, to dosłownie mogłoby to być jak z młodym żeglarzem, idź po puszkę kilwateru i przynieś mi to, tak? Albo wyciągnij wodę ze skrzyni mieczowej. Więc biorąc sobie kogoś takiego, dając mu od razu tytuł pełnomocnika, unika tej rafy. Ciekawe, czy będą się pojawiali kolejni pełnomocnicy do powiedzmy pewnych obszarów, bo skoro jest do spraw sił powietrznych, to jest to cały obszar. Pytanie teraz, czy się pojawi ktoś taki do wojsk lądowych i też do innych rodzajów wojsk, które nie mogą być traktowane po macoszemu, patrząc na spektrum konfliktu na Ukrainie. I to by oznaczało, że wtedy pewnie sięgnie po doświadczonych oficerów wysokich stopni, którzy odeszli na emerytury, ale mają cały czas kontakt z zagadnieniem i dla których to wejście w to wszystko, nawet jako cywil już, nie będzie stanowiło problemu, bo pamiętajmy w swojej notce, którą też zrobiłem, jak tylko znany był skład kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, jedyny, o którym nic w tematach obronności nie można powiedzieć, to jest właśnie minister Kosiniak-Kamysz. Natomiast jest sprawnym politykiem i jeżeli trzeba, to on sobie ludzi dobiera. Jeżeli w tym momencie sobie dobiera poprzez pełnomocników, no to zobaczymy, jaki będzie z tego efekt, oby nie był zły. A pamiętajmy, wiceministrowie to nie jest drużyna, którą on sobie wymarzył, bo to jest efekt kompromisu koalicjantów, którzy desygnowali w każdym ministerstwie swoich ludzi. Ja nie ukrywam, panowie, że słuchając tego wystąpienia nowego ministra obrony podczas przekazywania przez ministra Błaszczaka kierowania w MON,
Odebrałem bardzo pozytywnie jego przemowę, bo ta retoryka trochę jeszcze, ta kampanijna, to nawet jeszcze sprzed roku, sprzed dwóch lat bardzo się zmieniła. On mówił o kontynuacji tego, co dobre. Zmieniła się retoryka chociażby względem Wojsk Obrony Terytorialnej. Czy wy uważacie, że to zaplecze, które ma ta koalicja rządząca teraz w państwie, to zaplecze wojskowe, bo nie ukrywajmy też, że wojskowi dostali się do Senatu, czy możemy właśnie w kontekście tego, co zaczął PiS, no bo nie ukrywajmy, że proces modernizacji Wojska Polskiego postępował. Czy tu będą jakieś radykalne zmiany? Będziemy w przyszłości obserwować jakieś nagłą zmianę Wajchy, czy jednak te kontrakty będą dokładnie przeanalizowane i kontynuowane? Maciek Korowaj. Wiesz co, ja tak na ogólnie rzecz biorąc, po tych osobach, które znam i jakiś ich dorobek wojskowy, no to więcej tej kompetencji jednak ma ta demokratyczna opozycja, jeżeli chodzi o kwestie wojskowe. Chociaż nie powiem też, poprzednia ekipa miała dobre diagnozy, jeżeli chodzi o kwestie na przykład bezpieczeństwa i postrzegania na przykład Rosji, to jest akurat ten obszar, który mnie najbardziej interesuje. No, miałbym też takie zastrzeżenia co do sposobu, jaki to robili i dlatego tutaj mam tą gwiazdkę niżej im daję za to, że tej kompetencji jako takiej do końca nie mieli rozbudowanej, natomiast tutaj po samych nazwiskach, wiadomo, koszulki nie grają, jak to się mówi sportowo, dopiero jakby boisko pokaże, co z tego wynika. No tutaj tej kompetencji po samych tych nazwiskach jest dużo. No tutaj wspomniany generał Majewski, no to jest w zasadzie trochę już osoba no wprowadzająca nasze lotnictwo w ten nowy wymiar. Przypominam te F-16, to jeszcze za generała właśnie tam Majewskiego, gdyby osiągano gotowość bojową tych wszystkich komponentów z F-16. Więc to też jest takie doświadczenie, przejście z jednego elementu na drugi, no to jest masę doświadczenia się zbiera w tego typu przedsięwzięcia, bo to musisz coś zbudować z niczego i musisz to jakoś zaadaptować, zmieniać czasami filozofię podejścia do wykorzystywania lotnictwa. No, nasze najbliższe wyzwania bezpieczeństwa będą wymagały zmiany w niektórych myśleniach, w filozofii prowadzenia wojny. Ja jestem o tym przekonany. Zresztą to samo robią Rosjanie, bo akurat to jest moja działka, którą ja tam mocno eksploatuję niż naszą armię. Więc tutaj tej kompetencji w tych nowych nazwiskach widzę więcej. No zobaczymy, jak będą postrzegane te kwestie bezpieczeństwa, jakie będą reakcje nowych włodarzy Ministerstwa Obrony Narodowej na ten temat. Jak na razie, no mówię, no trudno oceniać po parunastu godzinach pracy, ale same podejście do tego, że są sprawy załatwiane, jak ja to mówię, jeden problem na raz, nie za dużo. I chyba w tej chwili jest to realizowane, że jeden jest problem załatwiany na raz i później przechodzi się do następnego, żeby tych problemów nie robić za dużo na raz, bo w takim pierwszym momencie, kiedy się wchodzi w cudzysłowie w działania bojowe, żeby zacząć i strzelać po wszystkich elementach. Ja to mówię, no na pewno Ministerstwo Obrony nowe szuka lokalnego sukcesu i mam nadzieję, gdzieś jakiś lokalny sukces jeszcze przed świętami uda się panu ministrowi zrobić i trzeba tylko obserwować i życzyć mu jak najlepiej, no bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Panowie, a w kwestii bezpieczeństwa, czy my będziemy, no prawdopodobnie tak, ale zapytam was jako ekspertów o zdanie, czy tutaj właśnie lokalnie, mówię tu lokalnie o Europie, bo nie jest wielką tajemnicą, że w swojej retoryce poprzednia partia rządząca skupiała się na sojuszu NATO i Stanów Zjednoczonych, ale było wiele projektów europejskich. Czy w tym zakresie możemy też liczyć na poszerzenie współpracy, czy wejście właśnie w współpracę większą z Francją, z naszym zachodnim sąsiadem? Tutaj wchodzisz na pole minowe i to takie konkretne. Dlaczego? Patrząc historycznie na ostatnie 10 lat, większość programów europejskich, w których byli zaangażowani Niemcy, skończyła się fiaskiem. Tak naprawdę
do czynienia mamy z owocami tychże programów, przede wszystkim już w przeszłości, bo mówimy o samolotach kiedyś Panavia Tornado, mówimy o samolotach Eurofighter, mówimy o planach czołgu MGCS nowej generacji, który się jednak nie ziścił, i tych rzeczy, które się nie udały w ostatnich latach, jest jakby więcej widocznych, bo takie mniejsze programy, owszem, udawało się, niż tych, które się udały. Teraz jeszcze doszło do tego, że prace nad myśliwcem kolejnej generacji zaczynają się rozchodzić. Wielka Brytania potrafiła sobie dogadać się z Japonią, Korea robi coś innego, być może gdzieś też się w tym wszystkim wtopi, być może my w tym wszystkim też zaistniejemy. Niemcy z Francją jakoś tak sobie to idzie, nie do końca. W przypadku współpracy kosmicznej Francuzi bardzo energicznie ostatnio powiedzieli, że skoro Niemcy wolą z Włochami, to oni, nie ma problemu, będą sobie robić sami. Ja tu stawiam na Francuzów, mają większe doświadczenie. I tak naprawdę jeszcze z rzeczy, które fajnie wyszły, to są systemy przeciwlotnicze. Bo o to chciałem zapytać. Największe kompetencje, jeżeli chodzi o opracowywanie i produkcję systemów przeciwlotniczych zintegrowanych z systemami radiolokacyjnymi, mamy właśnie we Francji i Włoszech razem wziętych najlepiej. I tu oczywiście dochodzimy do punktu, czyli do Sky Shield, propozycji niemiecko-izraelskiej systemu obrony średniego zasięgu, z aspiracjami nawet na więcej, do którego przystąpiło kilkanaście państw poprzez listy intencyjne, ale potem niestety zaczęło się to rozchodzić w szwach i wcale nie jest tak różowo. I o czym trzeba powiedzieć, że tu opozycja niedawna, która szła do wyborów, mówiła o tym, że tu trzeba koniecznie do tego przystąpić, ale trzeba przypomnieć, że tak jak przygotowano i opracowano program NAREW i jak została wprowadzona również tak zwana mała NAREW, czyli już trafiające do nas zestawy iLauncher z pociskami CAM, które w lekko inny sposób, ale zapewniają analogiczne możliwości do tego, co ma oferować Sky Shield europejski, to nie miałoby dla nas większego sensu wchodzenie w to, bo zapłacimy dwa razy za coś, co my już otrzymujemy, a tamto dopiero trzeba do końca opracować, zintegrować. Więc tu jest pewne niebezpieczeństwo, tu jest to pole minowe co do decyzji w tym zakresie, co i jak. I Wielka Brytania, która przystąpiła teoretycznie do tej inicjatywy, to tak naprawdę bardziej obserwuje, czy tam się wszystko uda, czy się jednak wywróci i wtedy będzie mogła zaoferować swoje kamy, zwłaszcza w rozszerzonej wersji o tym zasięgu wydłużonym do około 100 kilometrów. I tu jest naprawdę potrzeba być stoikiem i na zimno kalkulować wszystko, bo uważam, że do niektórych programów europejskich jak najbardziej przystąpić warto. Na przykład MRTT, czyli samolot uniwersalny, który może być konfigurowany, transportowy, również jako bardzo nam brakujący samolot tankowania powietrznego. I tu naprawdę do niektórych rzeczy bardzo warto, ale nad wszystkim trzeba na spokojnie się zastanowić, rozważyć za, przeciw i też oglądać każdą złotówkę razy kilka, bo na wszystko nas nie stać. No właśnie, a co do tej złotówki, Maćku, a co na przykład z, tutaj do pytania do Maćka Korowaja, bo pojawiały się chociażby w koreańskiej prasie takie artykuły gdzieś tam mówiące, że być może ta współpraca właśnie zbrojeniowa z Polską podczas powoływania rządu Donalda Tuska może się zakończyć. Jak ty oceniasz, co właśnie z tym odcinkiem koreańskim? Czy te kontrakty mogą być zachowane? Ja myślę, że będą zachowane, bo tutaj za dużo wyboru naprawdę nie mamy, jeżeli chodzi o te kwestie, wiesz, budowania zdolności, bo zegar tyka tak naprawdę i wiesz, nie mamy pewności, jak się potoczy ta wojna w Ukrainie. Rosja jest zaadoptowana i się rozbiega z różnymi pomysłami, część wychodzi, część jest w trakcie, część jak to w Rosji się gdzieś gubi po drodze, ale znowu wstają i robią, wiesz, Rosjanie. Wiesz, oni żyją w dosyć specyficznym kraju, na jednym z największym kraju na świecie, z bardzo ciężkimi warunkami. Oni potrafią się zaadoptować i fizycznie, i psychicznie jako ludzie. Tak samo jako kraj musimy też na nich patrzeć, że potrafią
mimo tych warunków. My się czasami z nich śmiejemy. Ja na nich patrzę krytycznie, ale też z podziwem dotyczące tej adaptacji, a przede wszystkim patrzę ich jako na zagrożenie, z którym my jako Polacy niejednokrotnie się musieliśmy ścierać, więc ja ich i tutaj ten czas, o który pytasz mnie, czy te kontrakty należy coś zmieniać, czy nie zmienić, no na pewno coś trzeba będzie zobaczyć, jak one przebiegają, może jakieś szczegóły są tam do ogarnięcia, ale po to jest nowa ekipa. Natomiast jeżeli chodzi o takie strategiczne myślenie o tych kontraktach, no to myślę, że one nie będą tak mocno jakby dewaluowane, czy ten, biorę tutaj za przykład te karakale, co były wycinane za poprzedniej ekipie. Tutaj nie mamy się w co bawić tak naprawdę za mocno, ale też trzeba się zastanowić, skroić je do tych możliwości i do tych zagrożeń, które są naprawdę projektowane, bo 6 dywizji moim zdaniem fajnie by było, ale to nie jest możliwe jak na nasze możliwości. Tak jak tutaj kiedyś z Maćkiem rozmawiałem, wolę mieć 4 pełne, sprawne, wyszkolone z zapasem dywizje niż 6, które są połatane i uzupełniane na chybcika bez jakiegoś tam zgrania bojowego. Wiem, że te dywizje takie bardziej zgrane są o wiele bardziej wartościowe niż takie uzupełniane doraźnie. Co jeszcze do kwestii może nie kontraktów, ale tego jeszcze wcześniejszego pytania, Mateusz, dotyczące polityki europejskiej, no to tutaj z Maćkiem się zgadzam. My jesteśmy w peletonie troszeczkę daleko, Francuzi, Niemcy, jeżeli chodzi o kwestie obrony przeciwlotniczej, to może mają elementy fajne, ale my mamy jako system. My mamy system, robimy jakby dwudrogowo, dwuetapowo. Jeden system mamy ten już sprawdzony amerykański, ale z drugiej strony budujemy swój krajowy jeszcze, równoległy do tego amerykańskiego, że jakby coś to jest zawsze jeszcze to. Więc Europejczycy jeszcze są bardzo daleko z pewnymi rozwiązaniami, a biorąc pod uwagę właśnie o tych, co Maciek mówił, ostatnich kontraktach albo ostatnich próbach zbudowania czegoś wspólnie, które się gdzieś tam rozbiły o jakieś rafy, no to też się zastanawiam, czy to jest warte Zachodu, chociaż możemy na przykład uczestniczyć w elementach takich właśnie produkcji rakiet, bo wchodźmy w te elementy, bo oprócz tych kamów, dobrze, żeby z tych launcherów można wystrzeliwać inne rakiety, które by pasowały i tutaj na przykład udział nas bym zmobilizował wszystkich kontrahentów tego pomysłu, żeby te rakiety pasowały już do tego, co już mamy i były tak projektowane, co by było jakby wartością dodaną do pewnych możliwości, byśmy też mogli pozyskiwać te możliwości dotyczące budowy tego wszystkiego, ale mówię, to tylko jest takie moje wolne myślenie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to ja bym na przykład bardzo się, i to też to na przykład fajnie wyglądało, że premier, pan Tusk, próbował spotkać się z krajami bałtyckimi, bo ja właśnie uważam, kluczem do przyszłego bezpieczeństwa europejskiego są kraje bałtyckie, bo tu Rosja, i to sami Rosjanie piszą, widzą furtkę do rozmontowania NATO i uderzenia właśnie na tę przestrzeń bałtycką, co już tam z Finlandią próbują. I w ogóle zaangażowanie się w bezpieczeństwo krajów tutaj północnych, uczestnictwo w ich projektach bezpieczeństwa, bo oni też mają wspólne projekty, o których mało mówimy, a mają bardzo duże możliwości. Już sama Szwecja w niektórych obszarach ma w zasadzie własne możliwości, już nie mówiąc o Norwegach, którzy w dziedzinie na przykład rakiet przeciwokrętowych od dawna z nimi współpracujemy, czyli już mamy tam ścieżki jakby i tam nasze przecież dywizjony rakiet strzelają na poligonach norweskich, więc mamy tam jakieś ścieżki, ja bym je bardziej rozszerzył, zrobił z tego drogi, a wręcz autostrady i powiązał nasze bezpieczeństwo z bezpieczeństwem krajów właśnie tutaj północy, bo tak naprawdę w różnych konfiguracjach geopolitycznych, jeśli ktoś ma nam przyjść z pomocą,
no to ja tylko widzę w tym momencie możliwości krajów właśnie jak Szwecja, Finlandia, Norwegia, które mają może tak sumarycznie, znaczy może tak pojedynczo niewiele zasobów, ale sumarycznie to tworzy bardzo, bardzo ciekawą zdolność, do której Rosja nie ma łatwego dostępu, z której oni mogą nam łatwo pomagać. Panowie, zanim przejdziemy do wspomnianej przez Maćka Rosji, zostańmy jeszcze chwilę na lokalnym podwórku. Ja bym tutaj jeszcze coś dodał, wiesz? A to proszę bardzo. Można. Bo tak, jest sprawą pewną, że będzie przede wszystkim dotarcie do dokumentów źródłowych, czyli do wszystkich kontraktów, które zostały podpisane i w jakiej formie, bo nowy rząd musi się z tym zapoznać. Nowy minister musi wiedzieć i będzie musiał zdać sprawę i skonsultować się z premierem i z ministrem finansów. Więc tu może się okazać wiele rzeczy i to już jest pod kilkoma względami o krok za późno i nie można już pewnych będzie rzeczy zmienić, bo kary, jakie tam mogą być zbyt duże. Historia Karakali uczy, żeby już nie przesadzać z takimi sprawami. Druga kwestia, być może dojdzie do pewnych optymalizacji, bo jeżeli wiemy, że zrobienie dywizji 6 operacyjnych będzie ciężkie, prawie że niewykonalne. Na chwilę obecną przypomnę debatę świeżą w BBN-ie, gdzie Ariel Drabiński, nasz kolega, wyjaśniał meandry kwestii związanych z demografią. To być może będzie optymalizacja, czy aby na pewno tak, zrobienie z pewnych rzeczy bardziej opcji na wypadek, gdybyśmy w jakimś tam terminie zaczęli osiągać pewne rzeczy. I tu należy intensywnie obserwować, ale co do kierunków, uważam, że nie będzie można zatrzymać pewnych kontraktów, ale jeden jest dla mnie w tym momencie nie do końca jasny i to bardzo ważny dla wszystkich i widowiskowy, chociaż bardzo drogi. Mówimy o Apachach AH-64 i teraz ta liczba 96 sztuk plus pociski, to wszystko, to może wyglądać, to może wymagać naprawdę najgłębszej analizy w tym zakresie, bo nie ma nikogo z ekspertów militarnych w Polsce, który by powiedział, że Polska jest w stanie przyjąć, zaadaptować i wykorzystywać tak dużą liczbę tych śmigłowców przy ich cenie, która jest no, liczona w dziesiątkach milionów dolarów, bądźmy szczerzy, więc to są bardzo poważne wydatki. I tego jednego kontraktu najbardziej się obawiam, co z nim zostanie zrobione. Natomiast pozostałe, dotyczące przede wszystkim wojsk lądowych, uważam, że będą szły. I ostatnią kwestią, która tu jest bardzo ważna, dotarło do nas kolejnych, tym razem już, jak deklarują koledzy z branży, funkelnówek, 18 haubic K9, do których, pamiętajmy, na chwilę obecną to są lufy, do których dokooptowujemy załogi w jednostkach, do których ten sprzęt trafia, ale to nie są pełnowartościowe moduły bojowe, jakich byśmy oczekiwali w postaci tego, co dostajemy jako moduł bojowy Regina, dywizjonowy moduł ogniowy, gdzie są odpowiednie wozy dowodzenia, gdzie są stacje radiolokacyjne dla artylerii, gdzie są wozy dowódczo-sztabowe, artyleryjskie wozy rozpoznawcze i tak dalej, i tak dalej. Więc funkcjonalność tych pododdziałów nie będzie taka, jak być powinna. I tu trzeba mocno dokonać zmian. Owszem, te zamówienia na polskie wozy całej tej grupy dowodzenia i logistyki dla potrzeb tego wszystkiego są zapowiedziane, ramowe umowy w tym zakresie podpisane, ale tu bym chciał zobaczyć, żeby to zaczęło działać jak najszybciej, abyśmy mieli pełnowartościowe pododdziały, a nie laslów, który nie będzie w pełni funkcjonalny. Panowie, ja muszę jeszcze co do kontraktów, bo pięknie brzmią Apache, pięknie brzmią K9, czołgi Abrams, ale często pojawiającą się kwestią jest też wyposażenie indywidualnego żołnierza i nie jest wielką tajemnicą, że gdy widzimy tych naszych rezerwistów, tych żołnierzy, no niezbyt powiedzmy zaawansowanym sprzęcie, czy w tej kwestii może się zmienić, czy jednak zostaniemy przy tej takiej polityce modernizacji armii, w postaci ciężkiego sprzętu, a kwestia wyposażenia właśnie jednostkowego, szarego żołnierza pozostanie cały czas gdzieś tam za plecami, bo mam wrażenie w ostatnich latach
i to nie mówię o ostatnich 8 latach, czyli a wręcz o 20 latach, ta kwestia jest cały czas zaniedbywana w Wojsku Polskim. Czy tu możemy liczyć na jakieś pozytywne sygnały? Wiesz, jeśli mogę ja zacząć, to tutaj jest jeden problem, ponieważ to jest kwestia prowadzenia polityki przez Ministerstwo Obrony. To jestem ciekaw właśnie, jak to będzie rozwiązane, ponieważ kiedyś, przynajmniej teraz, powiem jeszcze raz, no, zamawiane jest umundurowanie kampanijne, tak? Czyli przedsiębiorstwa, który produkuje takie, ma warsztat, to znaczy ma linię produkcyjną danego sprzętu, on nie wie, kiedy, on wie, że raz na jakieś 2-3 lata dostanie zamówienie jakieś hurtowe na dany sprzęt. Ale jeśli by było zapisane, że ten, oczywiście można to nawet więcej zapłacić za to, ale żeby on utrzymywał i miał gwarancję, że co roku dostaje ileś minimalną, ileś jakoś tam kompletów albo określoną, żeby się było za to możliwość utrzymania tej linii produkcyjnej. To się tyczy też i wszystkich innych elementów, czy uzbrojenia, czy nie tylko umundurowania, ale mówię tu o umundurowaniu, bo to jest chyba najbardziej taki jaskawy przykład, bo tych umundurowań, bo ten wzorów oczywiście jest własnością wojsko, ona później zleca, żeby to jakaś firma robiła, ale jakość jakości nierówna. No, sami wiesz, Marku, sobie... przepraszam, że ci przerwę, ale jak ja widzę te zdjęcia chociażby tych namiotów, pamiętających jeszcze PRL, no to w tej kwestii od 20 lat Ministerstwo Obrony Narodowej leży. Nie ma, mam wrażenie, że pominęliśmy kwestię zakupów. Ja rozumiem, że w faktach czy wiadomościach pięknie brzmią Abramsy, ale tutaj nie ma żadnego postępu od kilkudziesięciu lat. Ale wiesz, tam się żaden przedsiębiorstwa nie kłania, żeby wchodzić w ten biznes, bo on wie, że jak rozwinie produkcję, tutaj Maciej może się trochę bardziej wypowiedzieć na ten temat, bo ja tylko rzucam te zagadnienie, ale tu Maciek pewnie to rozwinie. To jemu się nie opłacało, wiesz, utrzymać. On, wiesz, natłucze rzeczy albo zleci to jeszcze gdzieś indziej za granicą, żeby mu gdzieś tam półprodukty poprzesyłali i później zamyka cały interes, bo później nie dostanie zlecenia i tego i tej produkcji nie ma tak naprawdę. Jak wojsko chce na przykład zwiększyć produkcję, bo ma więcej zapotrzebowania na dany sprzęt, no to nie bierze, a najszybciej wziąć skąd? Jeszcze z tych starych magazynów, gdzie tego leży i było narobione bardzo dużo. Dlatego nasi koledzy i moi koledzy, którzy są powołani do rezerwy, to jak mi przysyłają w jakim umundurowaniu są, to jeszcze ja pamiętam za czasów, jak ja przychodziłem do wojska w 1997 roku, to w takie same, jeszcze by kostka była ta stara, to by był komplet po prostu. Już by... Ale ja nawet jak patrzę, panowie, na nową Lubawę, to mam wrażenie, że tutaj nie ma nawet chęci czegoś zmienienia. No, jak gdzieś kolega mi, Krzysztof, którego pozdrawiam, zmienienia, tylko jest kwestia podejścia Ministerstwa Obrony Narodowej do kwestia zakupów. I tutaj jakbym Maciejowi oddał głos, bo pewnie będzie chciał coś tu dodać. Chodzi ci o szelki do oporządzenia, wzór 988B, których największą zasługą, w sumie jedyną, było zastąpienie czarnych taśm, pięknie niszczących pojęcie rozmywania na sylwetce tego oporządzenia, bo pięknie to demaskowało, i zastąpienie tego zielonymi taśmami poliamidowymi. Tak jest. Oraz mówisz o tym czymś, co w tej chwili jako... owoc pracy niesławnego ośrodka łódzkiego. Ośrodek nie, jak ja zobaczyłem tą pajęczynę na plecach, to po prostu się za głowę złapałem. Jakbym miał tatuaże, to by mi uciekły. Tak. Jest, prawda? Bądźmy szczerzy. W Polsce ja znam co najmniej 5 firm racjonalnych, które szyją dobrej jakości, dopasowane do potrzeb odbiorców, wyposażenie osobiste. No ale jaki ten odbiorca, problem? Czyli polski żołnierz kupuje to teraz tak naprawdę, wyposaża się za swoje prywatne pieniądze w dobrych tego typu sklepach. Tak. I teraz jaki jest problem, żeby zaprosić te firmy na rozmowę, bo ten ośrodek ja bym tak naprawdę zaorał i oddał, nie wiem, dla Wojsk Obrony Terytorialnej te budynki, które oni zajmują w Łodzi. To byłby chyba największy pożytek z tego wszystkiego. W każdym razie i spotkać się z nimi i uzgodnić, co my do końca potrzebujemy, łącznie ze spotkaniem z oczywiście wojskami operacyjnymi. Bo my, powiedzmy tak, powinniśmy priorytetyzować wojska operacyjne,
Wszyscy powinni oni mieć odpowiednie wyposażenie osobiste oraz łącznie z balistyką. I jeszcze tutaj w balistyce, ci, którzy są na pierwszej linii, ciężka piechota, że tak powiem, nazwijmy, to również to mają być te elementy balistyki na przedramiona, na uda, podbrzusze, bo oni... Wiemy, że to kuleje, wiemy, że to kuleje. Tak. Ci, którzy są w jednostkach specjalnych, oni powinni mieć możliwość dobierania sobie, jak uważają, co. Natomiast ci, którzy są w tym momencie we wszystkich elementach wsparcia, im na razie nawet zostawić jeszcze te wszystkie starsze, te, które teraz są topem oczywiście, przerzucić te sprzęty tam. Tak bym postąpił jako gospodarz. A tu bym zrobił tą priorytetyzację i trzeba jak najszybciej zainwestować w to. Niemcy właśnie ogłosili, że udało im się ze 100 tysięcy zamówionych systemów ochrony balistycznej dla żołnierzy dostarczyć w tym roku 81 tysięcy bodajże. Nie udało się wszystkiego, ale to są ilości, których zamówienia mają sens, również dla tego, który to produkuje, bo to jest zamawianie komponentów na dużo czasu do przodu. I to, co Maciek wspomniał o tym, jak, w jaki sposób my zamawiamy kampanijnie, powoduje, że dla przedsiębiorców jest to nieefektywne, a utrzymywanie zdolności, jeżeli to nie jest zakład państwowy albo nie robi tego na przykład zakład karny, bo to by jeszcze było jakimś rozwiązaniem w tym momencie, to niestety jest nieefektywnie. I pamiętajmy też, zamawianie odpowiednich materiałów z odpowiednim nadrukiem, do którego ma się prawo, albo w przypadku multicama, no to niestety to jest dogadywanie się z Cry Precision i z Dewpointem, jeżeli chodzi o gorę, to tu jest gorzej. I pamiętajmy, nie tylko o to, co na siebie narzuci w postaci tego, co ma mu w boju pomagać żołnierz, ale zejdźmy w dół. O ile już okej, bielizna termoaktywna się pojawiła, obuwie lepsze niż bywało, sam materiał, z którego jest zrobiony mundur, ok, już są w ogóle dwa, ale cieńszy i ten całoroczny, no ale tak naprawdę do zimy nasi żołnierze przygotowani, oprócz bielizny termoaktywnej, nie są. Bo to, co dostaje żołnierz zawodowy, czyli tak zwany Ceratex, analog do Gore-Texu, z obecnym softshellem, absolutnie nie izoluje termicznie. Te starsze Ceratexy z Polarem 300 były lepsze, ale ja też nie rozwiązywały. Ten stary problemy. Mam, to on jeszcze, tak? Jeszcze do tej pory. A tak naprawdę z łezką w oku, ci, którzy wiedzą, o co chodzi, wspominają stare behatki, które są ciepłe, a jeżeli są jeszcze odpowiednio zaimpregnowane, to również nie przepuszczają wody. Co więcej, niektórzy, znam takich, którzy się podpiszą wszystkimi kończynami, że dłużej są odporne na przesiąkanie wilgoci niż Ceratexy. I teraz trzeba we właściwy sposób podejść do planowania tego naszego ubioru pojedynczego żołnierza, żeby zapewniał on odpowiedni komfort w każdych warunkach, w jakie u nas w naszym kraju panują. Kostek nie chciałbym już widzieć, te plecaki, załóżmy, że zasobnik piechoty górskiej w różnych odmianach przez różnych producentów robione, to też jest wpływ na jakość, to o czym też mówił Maciek, są już lepszym rozwiązaniem, a teraz sobie pomyślmy, taki plecak, który mieści, jak postawisz komin, a niestety tak trzeba, albo tam śpiwór wrzucisz na górę, to jest 90 litrów pojemności, to teraz gdzie ten żołnierz ma to, taki żołnierz piechoty zmechanizowanej, gdzie on ma to przewozić, bo jak on to wrzuci do tego wozu, to nie ma dla niego miejsca. Wrzuci to szefowi na pakę, nie ma aż tyle starów w kompanii, żeby można było to robić. I tu jest wiele prostych, prozaicznych rzeczy, którymi trzeba się zająć. Ale naprawdę wyszedłbym również z przyczyn czysto socjotechnicznych. Od właściwego podejścia do wyposażenia indywidualnego pożegnałbym całe aluminium, jakie jest, menażki, manierki i tym podobne. Porządna łopatka piechoty, bardzo ważna rzecz. Przygotowanie, żeby każdy żołnierz na przykład miał kilka worków fortyfikacyjnych, tych mniejszych, którymi może sobie swoje stanowisko dobrze przygotować, zamiast wbijania rosoczków, panie generale, zgodnie z tradycją wbijam tu i sobie wyznaczam ten sektor ognia, tak? 4-6 worków fortyfikacyjnych, które zapakowane ziemią lub piaskiem odpowiednio fajnie działają. Każdy ma to na wyposażeniu. Odpowiedni ten plecaczek.
to, żeby mu nie było mokro ani zimno w odpowiednich warunkach jesiennych i zimowych i żeby też się nie zagrzewał latem, od tego trzeba wyjść. Bo ten komfort pracy na podstawowym stanowisku bojowym, szeregowego, też musi istnieć i być ważny, bo to też tworzy morale. No to panowie, nie nasuwa się pytanie, no bo z jednej strony nie jest wielką tajemnicą, że minister Błaszczak był za systematycznym zwiększaniem liczebności polskiej armii. Czy tu jednak nie powinna w przypadku nowego kierownictwa MON wejść koncepcja może mniej liczebna, ale lepiej wyposażona, a może jednak jeszcze zainwestujmy w tą zaniedbaną obronę cywilną, wyposażmy dobrze te zatęchłe magazyny, które gdzieś tam w powiatowych jakichś bunkrach się znajdują. Jak myślicie, jaka będzie tutaj koncepcja, bo o tym w kampanii wyborczej też było dużo. No, obrona cywilna to jest ubita ziemia w zasadzie i tu trzeba naprawdę coś porobić, ale to mi się wydaje, że to będzie też jakaś koncepcja, z którą trzeba, które nowi rządzący muszą się zastanowić, bo biorąc pod uwagę, co się słyszało o budżecie, to ja nie wiem, czy oni tam mają jeszcze jakieś zaskórniaki na to, żeby a jeszcze mamy zaplanowane podwyżki. Tak, więc ja bym ten czas, kiedy oni nie mają możliwości uruchomienia, to dałbym na dyskusję, bo to uważam, że to nie będzie jałowa dyskusja, bo tej koncepcji obrony cywilnej jest multum. Na pewno jeśli ten czas będzie, oczywiście szkoda tego roku, szkoda tego budżetu, że tak powiem, żeby on nie był robiony, ale coś trzeba zrobić, tak? A o tym mówiono w zasadzie niewiele, albo mówiono zbyt mało, żeby dojść do jakiegoś konsensusu, żeby wszyscy stwierdzić, dobrze, to robimy w ten sposób. Mnie się wydaje, żeby nie stracić tego czasu, to dobrze by było bardzo poważnie porozmawiać na ten temat i tutaj też w sumie nasza koledzy rola, żeby o tej obrony cywilnej, cieszę się, że podjąłeś, Mateusz, tą rękawicę i też wspominasz. Pewnie każdy z nas tutaj coś doda. Ale też a propos tej armii, to tutaj skomentuję Macieja wypowiedź, no jeden minister stworzył armię gołą, to mam nadzieję, że drugi ją ubierze, więc to bo tak mogę powiedzieć, że liczę, że ten minister ubierze te wojsko, żeby to wojsko przede wszystkim godnie mogło walczyć, albo inaczej, żeby nie musiało godnie walczyć, ale jak już dojdzie do tej sytuacji, żeby miało czym i na czym walczyć, żeby nasi żołnierze nie wyglądali gorzej od tych ukraińskich, których no, wojna zmusiła do tego, że to całe oporządzenie to po prostu patrzymy i z zazdrością można powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, ale to im ratuje życie. To lepsze wyposażenie żołnierza to jest mniej żołnierza w szpitalu albo mniej kontuzjowanego żołnierza, mniejsze straty. To się wszystko przekłada. To jest ekonomia sił, która daje wyraźny rezultat na polu walki. W porównaniu z rosyjskim żołnierzem, porównanie ukraińskiego żołnierza, no to jest też niebo i ziemia. Tak? Oczywiście tam są też Rosjanie, też to zwiększają. Już coraz więcej jest tych jednostek i tego sprzętu, które jest bardziej wydajne. Już tam nie robią na biznesu na mundurach jak za czasów tych dobrych dla nich. A teraz naprawdę jest to coraz na większym poziomie i pamiętajmy, że po wojnie spotkamy się z armią rosyjską, która będzie już w tej dziedzinie dużo, dużo do przodu od nas. Maćku, ale poruszyłeś ważną kwestię, bo ja sobie robiąc codzienną prasówkę nawet mediów tych rosyjskich, to ja dość często widzę materiały, może wyprowadzisz mnie z błędu, bo pewnie ja na te komunikaty gdzieś tam patrzę, przez duże sito je po prostu przelewam, ale informacji dotyczących wyposażenia właśnie rosyjskiego soldata, chociażby tych zamówień, tych informacji prasowych Kałasznikowa dotyczących nowego umundurowania i wyposażenia jest sporo. Ja takich informacji nie widzę w ostatnich latach w polskich mediach, czy nie czytam na portalach branżowych o tego typu kontraktach. Wiesz co, tam się dużo zmieniło, ale też w armii rosyjskiej jest dużo, znaczy to jest armia wielu prędkości, bo na przykład takiemu Zetkowi do okopu, to tam nie wydadzą nic nowego, nic dobrego, aby tylko po prostu wszedł w okop i tam Ukraińcy zużyli na niego odpowiednią ilość amunicji. Natomiast no, jednostki, które są, no, mówię o powietrzno-desantowych, mówię o piechocie morskiej, która bardzo, bardzo też dużo poszła do przodu w pewnymi rozwiązaniami.
ale to już zaczynają wchodzić to w jednostki liniowe w niektórych dywizjach. W dywizjach tutaj taką jedną z takich wchodzących elementów to jest 42 dywizja, bardzo dużo ciekawych rzeczy tam chodzi. Więc no jest to się, coś się tam dzieje, tak? I to jest, dzieje już systemowo. To nie jest, wiesz, jakiś tam wolontariusz przywiózł kamizelki, jak było jeszcze w tamtym roku, bo też w Rosji było coś takiego, że wolontariusze uzupełniali armię, nawet tak. Teraz to jest rozwiązanie systemowe i to jest właśnie coś, co obserwuję. Mam nadzieję, że u nas też ruszą te rozwiązania systemowe równie skutecznie, żebyśmy dogonili akurat w tej dziedzinie bezpośrednio przyległej do żołnierza największy dystans. Mówimy o Rosjanach, mówimy o konflikcie na Ukrainie i właśnie przy nim na koniec zostajmy. Panowie, czy polityka Ministerstwa Obrony za czasów Kosiniaka-Kamysza zmieni się w stosunku do Ukrainy, czy jednak ten kurs od początku obrany przez Polskę od lutego 2022 roku zostanie utrzymany, czy może jeszcze bardziej zaangażujemy się w to, aby Ukraina dalej mogła walczyć i żeby to nasze bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo naszej części Europy było dalej zachowane, czy jednak może gdzieś Ukraina zejdzie na jakiś tam do innego kątu? Tu ja bym zaczął od samej góry. A sama góra to jest pierwsza decyzja o tym, dokąd wykona podróż zagraniczną, inną niż wymuszona wcześniejszymi uzgodnieniami wizyta w Brukseli. Czyli Donald Tusk jako pierwsze miejsce do wizyty obiera Estonię, stolica Tallin. Tam nie wyszła ta zaczyna od. Proszę? Nie wyszła pani premier, zachorowała na COVID. No więc właśnie, ale taki był plan. Pytanie teraz, czy zmieni to na inny kraj z tamtego regionu? Bo ja bym tak właśnie zrobił, a to zobaczymy. Ale to był wyraźny akcent. Co i gdzie chciał zacząć? Niemcy zauważyli, że Polska niekoniecznie chce dosłownie wrócić w te buty, jakie były 8 lat temu, kiedy kończyły się rządy Platformy Obywatelskiej. I że próbuje właśnie dogadywać się z krajami bałtyckimi i ze Skandynawią w lepszy sposób niż to było dotychczas, aby też przesunąć ten punkt ciężkości co do koncepcji i decyzji w Unii Europejskiej i w NATO bardziej w tą stronę. Jeżeli tak będzie, to myślę, że tutaj polityka nowego ministra obrony będzie brała pod uwagę, że pomagając Ukrainie, odsuwamy od siebie zarówno w czasie, jak i przestrzeni zagrożenie rosyjskie i oszczędzamy na znacznej ilości naszej wschodniej granicy ewentualnego wysiłku obronnego dzięki temu, że będzie tam zaprzyjaźniony kraj. Ale uważam, że dojdzie do racjonalizacji tychże relacji i nie będzie tak służalczo-wasalczej wręcz działalności, jaka była w pewnym momencie i cechowała zachowanie polskich władz względem Ukrainy, co odbiło nam się niestety w ostatnich miesiącach dosyć przykrą czkawką w relacjach tych dyplomatycznych, co było wielkim błędem przede wszystkim naszej dyplomacji i naszego działania. Ale i tak warto przełknąć to, bo Ukraina tak długo, jak nie zakończy się ten konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą, tak dla nas jest to pozytywne, a Rosja nie będzie w stanie odtwarzać swoich zniszczonych zasobów, zarówno sprzętowych, jak i osobowych. Pamiętajmy, że no teraz się pojawia ten wielki wyścig tego, jak bardzo i jak szybko oni będą gotowi i do czego. To tak delikatnie tylko powiem, że gospodarka rosyjska ma się coraz nieciekawiej i wyciskanie z niej do przemysłu zbrojeniowego i dla wysiłku wojennego w taki sposób jak dotychczas podetnie jej skrzydła jeszcze bardziej, a podniesienie świeżo stóp procentowych na już 16 też o czymś świadczy, a pani szefowa Banku Centralnego powiedziała, że niestety niektóre branże powinny być przymrożone, bo niestety one będą generowały dodatkowe, nadmiarowe obciążenie i generowały dodatkowy wzrost kosztów tego wszystkiego. I to było wypisz, wymaluj o branży zbrojeniowej i o zaspokajaniu potrzeb frontu. I do tego dodajmy,
to, że Rosjanie ilościowo będą nadrabiać na przykład zniszczone dotychczas czołgi i wozy bojowe, to jeżeli chodzi o czołgi, to zastąpią ilościowo, ale nie jakościowo to, co było. I tu nie ma możliwości, żeby stało się na tą chwilę inaczej, bez pełnozakresowej, wielokrotnie większej niż dotychczas produkcji. Bo to, co oni wprowadzają ponownie do siebie, celowo używam słowa wprowadzam, to jest z uzysku sprzętu, a nie z produkcji nowej. Uzysk oznacza remonty, remonty sprzętu podbitego na walkach, remonty sprzętu wyciągniętego z magazynów głębokiego składowania, modernizacje sprzętów, które były, a większość produkcji czołgów T-90 i tak odbywa się poprzez to, że czołgi wersji T-90A są przerabiane do wersji T-90M. Więc pamiętajmy, to będzie zastąpienie być może ilościowe, ale absolutnie nie jakościowe i to należy też mieć na uwadze. Maciek, ale ja trochę w kontrze do twoich słów. Czy my właśnie za bardzo, bo często dyskutowaliśmy, czy nawet z naszymi kolegami, z Pawłem i z Mateuszem, nie bagatelizujemy tej Rosji, no jest 2 lata zaraz, ta gospodarka się jednak jakoś trzyma i to trzeba powiedzieć, tak? Sankcje, ten nowy pakiet unijny też tak naprawdę za dużo nie wprowadzi, ma Rosja jeszcze sojusznika w Unii Europejskiej w postaci Węgier, co nie jest jakąś wielką tajemnicą, chociażby te ruchy Orbana w stosunku do tranzytu gazu przez Bułgarię. Czy my nie bagatelizujemy? Z jednej strony pompowaliśmy, ja tu też się przyznam, ten balonik w postaci ukraińskiej kontrofensywy, no a teraz obserwujemy jednak wojnę pozycyjną, to Rosjanie gdzieś tam mają jakieś sukcesy. No i pytanie, czy nie będzie tak dalej po prostu? Nowe nabytki ukraińskiej armii moim zdaniem niewiele zmienią w najbliższych miesiącach. No to od strony ekonomicznej po prostu to są fakty. I jest trudniej o wiele gospodarce rosyjskiej i na razie tak będzie. I to są twarde dane od nich płynące. Przychody, dochody tego państwa potężnie spadły i suma tych wszystkich sankcji, nawet jeśli one działają tylko w 50%, to jednak suma tych wszystkich powoduje, że jest im trudniej i człowiek rosyjski, który potrafi się przyzwyczaić do bardzo złych warunków, jednak zaczyna to w coraz większym stopniu odczuwać, a ubytek siły roboczej z rynku rosyjskiego jest naprawdę potężny, bo 5 do 7 milionów pracowników, którzy przyjeżdżali sezonowo z zagranicy, nie przybyło i nie przybędzie, bojąc się siłowego wtłoczenia w kamasze rosyjskiej armii. Straty, jakie ponieśli, udokumentowane z ichniejszych wszystkich systemów, ilość co najmniej 700 tysięcy inwalidów, co najmniej 350 tysięcy zabitych, ja szacuję, że w tej chwili się zbliżają do 500 tysięcy, uwzględniając wszystkie rodzaje formacji, łącznie z wagnerowcami, jakie się tam przewinęły. I to wszystko powoduje, że nawet tam nie ma już bezrobocia praktycznie, a kobiety są coraz częściej spotykane w fabrykach, bo nie ma komu pracować, jeśli chodzi o mężczyzn. Jednocześnie pozbyto się tej części społeczeństwa, która była najmniej wartościowa, stanowiła największe obciążenie socjalne i to sobie akurat, brzydko mówiąc, trochę przeczyścili to społeczeństwo, ale pamiętajmy, od samego początku mówiliśmy jedną rzecz, że w państwach totalitarnych to, co dawno już by spowodowało w państwach demokratycznych wywrócenie się i kolaps, w państwach totalitarnych poprzez system szykan, poprzez system kontroli społeczeństwa, przez służby bezpieczeństwa, są w stanie wydłużyć ten okres wegetacji o wiele bardziej. I tylko od tego, jak bardzo są w stanie docisnąć społeczeństwo, zależy to, o ile dłużej to będzie trwało. Więc tu dalej podtrzymuję to zdanie, że jest postępująca degradacja rosyjskiej gospodarki. Pytanie tylko, jak bardzo ci już jednak odmienieni cywilizacyjnie Rosjanie wytrzymają to. Mówisz o degradacji gospodarki. Maciek, tu pytanie do Maćka Korowaja, a co z degradacją rosyjskiej armii? Czy my ją obserwujemy, czy jednak Rosjanie powoli wychodzą na prostą? Wiesz co, jeszcze tutaj do tej ofensywy ukraińskiej, ja tutaj muszę się przyznać, że popełniłem jeden taki błąd w poznawczy, bo nie doceniłem pomysłowości Rosjan dotyczące zbudowania tej logistyki
przyfrontowej, jak to nazwałem, werków logistycznych, na które Ukraina zużyła bardzo dużo zasobów i w pewnym momencie artyleryjsko-rakietowych i w pewnym momencie te zasoby zabrakło do niszczenia dróg, które były budowane wzdłuż Morza Azowskiego logistyczne i to po prostu uchroniło Rosjan przed zapaścią tej logistyki w najgorszym momencie. Ten najgorszy moment był wtedy, kiedy ściągnięto dwie dywizje powietrzno-desantowe, 7 i 76 na front. I to w zasadzie uchroniło Rosjan plus te drogi dodatkowe logistyczne przed zapaścią. Tam Ukraińcy nie wiem jak daleko byli od sukcesu, ale ściągnięcie dwóch dywizji powietrzno-desantowych w zasadzie wyciągniętych z walki, bo one w zasadzie prowadziły walkę. Siódma broniła tutaj delty Dolnego Dniepru, 76 tam pod Kremienną tłukła się w lasach tych z Ukraińcami i one w zasadzie były w ostatniej chwili ściągnięte te pułki, żeby tutaj połatać pod tokmakiem pękających powoli sytuację, którą tam próbowała ratować 42 Dywizja. No to był ten krytyczny moment, który przesądził w zasadzie już o zamknięciu tego kierunku i udanych działań ukraińskich. Ja zakładałem, że Ukraińcy po prostu po to wprowadzili tam te jednostki, żeby zmusić Rosjan do tego, żeby oni jeszcze bardziej nasycili ten kierunek i jeszcze bardziej obciążyli tą logistykę, no ale te drogi po prostu, te 30% co zabrakło, to się znalazło po prostu na tych nowych drogach, nie atakowanych w żaden sposób przez Ukraińców. W ogóle żaden pododdział inżynieryjny nie zanotował strat, który budował drogi kolejowe w tym czasie, więc no to jakby moim zdaniem przesądziło. A co do możliwości Rosjan, no jak widać rosyjskie możliwości pod względem planowania i przeprowadzania operacji, mówię operacji, są bardzo duże. Tutaj się śmieliśmy z rosyjskiego dowództwa, jak uciekało spod Kijowa, jak dostawało łupnia pod Charkowem, jak przepławiało się przez Dniepr pod Chersoniem. Ale tak naprawdę te wszystkie operacje, czy spod Kijowa, czy spod Chersonia, nie mówię o charkowskiej akurat, ale te, to były bardzo sprawnie przeprowadzonymi operacjami, a już wycofanie się w styczności z jednoczesnym przekroczeniem tak dużej rzeki jak Dniepr, to wierz mi, tu Maciek też potwierdzi, to trzeba naprawdę wiedzieć, jak zaplanować. I w zasadzie Rosjanie to zrobili bez strat. Tam są nawet takie niuanse, że niby Ukraińcy im pozwolili, że się dogadali, że pozwolili im odejść z tego Chersonia. Wierz mi, jakby Ukraińcy mogli, to by ich po prostu tam w tym Dnieprze potopili. Tam nikt w żadnym, nie sądzę, żeby się z nimi układał. Po prostu to była dobrze przeprowadzona operacja wyjścia z walki z jednoczesnym przekroczeniem rzeki, której nam mosty były przecież zniszczone. Tutaj przypomnę słuchającym nam. Więc Rosjanie mają potencjał w systemach dowodzenia i w ogóle w sztabach. Ja teraz o tym piszę i taką większą analizę. Analizuję to wszystko, bo szukam właśnie, gdzie jest ukryty ten sukces w ogóle. Natomiast po ukraińskiej stronie jest problem z systemem dowodzenia, ponieważ na początku raz, że Ukraińcy nie mają po takiego szczebla dowodzenia jak dywizja. To bardzo utrudnia, jeżeli chodzi o prowadzenie takich rozproszonych operacji obronnych, jak było na samym początku, to idealnie ten rozproszony system dowodzenia pasuje. Ale jeśli chcesz już przeprowadzić działania ofensywne i musisz koordynować działanie kilku brygad, to już musisz mieć jakiegoś atamana nad tymi dowódcami brygad, bo tamci dowódcy brygad nierzadko z sobą się dogaduje, a ten ostateczny bóg rozstrzygający, że ty musisz ponieść więcej straty po to, żeby tamci dwóch wykonali zadanie, to tak się robi. A w większości przypadków Ukraińców było różnie, ale tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast u Rosjan ten system dowodzenia raz, po pierwsze zrobili po tych pierwszych wpadkach czyszczenie w strukturach dowodzenia, szczególnie mocno odczuła to zgrupowanie Wschód, bo tam w zasadzie tylko zostało na stanowisku niewielu
tych z dwóch generałów, tam z kilkunastu generałów zostało dwóch. Zresztą ich opisywałem swego czasu na X-ie. Zresztą oni jako pierwsi zauważyli problemy z całą operacją specjalną w cudzysłowie i oni tam zaczęli raportować o pewnych, co trzeba zmienić, ale to jest też dłuższa historia. W każdym bądź razie ten system dowodzenia rosyjski jest o wiele bardziej kompetentny niestety od ukraińskiego. On potrafił zaplanować tą obronę, wyjść ze swoich, pozostawić jakby pewne obszary, czy pod Kijowem, czy pod Charkowem, czy tutaj odpuścić sobie nawet Cherson, po to, żeby skupić swoje wysiłki na jednym, dwóch, trzech kierunkach, gdzie są w stanie. I te decyzje zostały podjęte. I zwróć uwagę, że Putin tu ani słowa nie powiedział złego akurat na pomysłodawcę, ojca tego sukcesu, w sumie można powiedzieć, Surowikina, którego później oczywiście ze względu na powiązania z grupą Wagnera można było odstrzelić, ale dał go ze względu na te zasługi, na po prostu odpoczywa sobie wraz z żoną, spacerując po moskiewskim Arbacie. Także to jest pewien fakt, który trzeba znać. No, co by nie powiedzieć, pewne rzeczy Rosjanom się nie udały, ale wyciągają z tego no niestety wnioski i się adaptują do tej sytuacji. I też przeliczyli sobie to, co mogą Ukraińcy zbudować przeciwko nim w ramach ofensywy. Ja liczyłem, że Rosjanie będą, ze względu co tu Maciek mówił, na tą gospodarczą kwestię, że będą szukali szybkich rozwiązań. Tam kiedyś, zresztą rozmawialiśmy o tej mojej koncepcji sztylet operacji, tak, żeby mogli coś takiego zrobić, żeby szukać wszystkich rozwiązań. Niestety, albo stety tam niestety, jest tam niejaki generał Kim, szef sztabu, zastępca pierwszy Gerasimowa, bardzo spokojny, siwy pan, łysiejący, akademik wojskowy i jeden z najlepszych szefów sztabów rosyjskich, zresztą też czytałem jego pracę, naprawdę łebski gość, który dosyć systematycznie podchodzi do prowadzenia tej wojny, potrafi liczyć, wie jakie zasoby ma Rosja, wie jakie zasoby ma Ukraina, a tak naprawdę wie, że po tych nieudanych operacji z zaskoczenia strategicznego, tej pierwszej, której nie udało się zdobyć celów tych politycznych, wie, że Rosja ma głębie, Rosja ma więcej zasobów i przeliczył, ile Ukraińcy mogą i gdzie walczyć. On co sobie przeliczył, gdzie Rosjanie mogą i jak walczyć i zdecydował się, że w takich mikrostarciach, mikrobitwach krwawych i bardzo takich spektakularnych na filmikach, może spokojnie sobie wypłaszczać możliwości obronne Ukraińców przy jednoczesnym jakby zniechęcaniu pozostałego zachodniego świata do Ukraińców innymi działaniami. Nie mówię o działaniach typowo wojennych, ale Rosja ma też inne pola bitwy, które też ma zasoby, żeby korzystać, od których nieraz i tutaj z wami dyskutowaliśmy, czy to na antenie, czy też prywatnie, sami o tym wiecie. Więc tutaj ta Rosja naprawdę się adaptuje, ma dużo problemów, zegar jej też tyka, ale to są ludzie, którzy potrafią do samego końca iść. Nawet żołnierze, ci, którzy walczą, jak widzimy na froncie, też walczą w wielu przypadkach do ostatka. Tam nie ma jakichś wielkich, mimo że mogą mieć problemy, to nie ma jakichś wielkich poddawania się wielkich jednostek. Po prostu żołnierz spełnia rosyjski swoje obowiązki w bardzo wielu przypadkach. I tych żołnierzy jest dużo. No. Oni uzupełniają 20 tysięcy żołnierzy. Mówię o samych wyszkolonych żołnierzy, czyli po tym miesiącu szkolenia, to 20 tysięcy miesięcznie mogą wyszkolić, a jeszcze rozwijają dwa dodatkowe poligony, już funkcjonują, zwiększają. I jeszcze 5 kolejnych jest w przyszłym roku centrów szkolenia gotowych, będzie gotowych do rozwinięcia i zwiększenia możliwości, czyli w moich takich obliczeniach mogą dojść w górę do 30 tysięcy miesięcznie do przeszkolenia żołnierza, mówię o tym na ten podstawowy poziom, czyli 30-dniowe szkolenie, bo jakby pełne szkolenie do takiego zgrania pułkowego to jest 96 dni, no to Rosjanie jakby się do tego przygotowują.
Panowie, trochę zaspoileruję naszym widzom. Ja trochę zaspoileruję, że właśnie o wojnie tej informacyjnej będziemy w środę rozmawiać z Michałem Markiem, więc też serdecznie Państwa zapraszam. Ale panowie, na koniec już, bo Maciek wspomniał o istocie każdej armii, każdych sił zbrojnych, czyli o systemie dowodzenia i wróćmy jeszcze właśnie na warszawskie salony. Panowie, czy tu może być jakaś rewolucja? Tuż przed rozpoczęciem głosowania w Polsce było duże zamieszanie w kadrze dowódczej w naszych siłach zbrojnych. Dużo się też mówi o postaci generała Kukuły i jego przyszłości. Krótko, po 2-3 zdania, panowie, jak oceniacie, czy tu system dowodzenia będzie zmieniony przez nowe kierownictwo MON? Ja uważam, że system dowodzenia taki, jaki jest obecnie w tej postaci, jest niewydolny i skrojony był pod całkowicie inne oczekiwania i potrzeby, gdzie dominowała kwestia ekspedycyjności. Tu i teraz trzeba się skupić na systemie obrony państwa i nie tylko Ministerstwo Obrony Narodowej musi tutaj zrobić swoje ruchy, ale również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę, że ono powinno odpowiadać w głównej mierze za kwestie obrony cywilnej i odporności społecznej na to, co się w razie konfliktu dziać może. Ale jak najbardziej ten obecny system dowodzenia wymaga zmiany i dostosowania do aktualnych potrzeb naszych sił zbrojnych i państwa polskiego. Ja też uważam, że będą pewne zmiany. Już nie będę powtarzał się po Maćku o tych systemie, a ja dopowiem, że to nie tylko chodzi o system dowodzenia, ale także system rozpoznania i dystrybucji informacji, czy też wywiadowczych, czy tych rozpoznawczych, ponieważ do tej pory ten system był też jakby przygotowany do realizacji działań ekspedycyjnych, natomiast w tej chwili on musi też odpowiadać do definiowania tych zagrożeń, w przewidywaniu tych zagrożeń i nie może być taki bezwładny, jak to miało miejsce, jeżeli chodzi o kwestie ekspedycyjne, bo oczywiście ten system rozpoznawczo-wywiadowczy na misjach inaczej funkcjonuje niż w kraju. My musimy mieć już ten cały system informacyjny dla rządu, żeby nasi decydenci mieli tą świadomość sytuacji, zagrożeń i mogli podejmować decyzje na bazie najbardziej wiarygodnych informacji. Więc ta dystrybucja i sposób dystrybuowania tej informacji analityczny, no należy to też przedyskutować. My bardzo, może tego nie widzimy, tak nie pisze się o tym, ale to jest bardzo ważna kwestia, którą przez wiele lat się zajmowałem i wiem, że wymaga też wielu zmian i podejścia w ogóle do tego, dostosowania do tych zagrożeń, które nadchodzą. Panowie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. My oczywiście, zarówno moi prelegenci, jak i War News, obserwujemy to, co się zmienia w polskim wojsku, jakie zmiany nadejdą w przyszłych miesiącach. Chwalimy to, co dobre, oczywiście punktujemy to, co złe, ale oczywiście w myśl wspólnego dobra naszych sił zbrojnych. Moimi Państwa gościem był Maciej Korowaj, Maciej Lisowski. Panowie, dziękuję za poświęcony czas. Państwa oczywiście odsyłam na media społecznościowe naszych prelegentów, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam do zasubskrybowania kanału War News i zapraszam już niebawem na kolejny poligon. Do widzenia Państwu. Do widzenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.